Widzowie, czy zastanawialiście się, co by było, gdybyśmy połączyli Brawl Stars ze Stumbleguysem? Jeśli nie, to idealnie trafiliście, bo dzisiaj pokażę wam specjalną grę, która łączy nam Brawla ze Stumblem i oprócz tego pokażę wam wszystkie rzeczy związane z Brawl Stars, które byłyby w Stumbleguysie dodane. Naprawdę będzie grubo, więc oglądajcie od początku do końca. Jednak zanim do tego wszystkiego przejdę, tutaj posiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też jesteście tutaj pokazani w kolejnym odcinku, widzowie, bo pokażę aż 50 osób w kolejnym odcinku, to zostawcie szybko suba na moim kanale, wtedy będzie szansa, że też was pokażę. No i mordeczki, możemy umówić się tak, że jeśli graliście kiedykolwiek albo w Stumbleguysa, albo w Brawl Stars, to zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, okej? Okay? Zobaczymy, ile będzie takich osób, które grały w tej gry. Prawie trafiłem sędziego, szkoda, że się nie udało. Ale okej, okay, możecie mi się napisać w komentarzu, którą grę wolicie, czy Stumbla, czy Brawla, to postaram się przykryć serducho. A my przechodzimy już do pierwszej rzeczy, którą chcę wam pokazać. No bo generalnie, jak tak jesteśmy w Stumbleguysie, to jedyna rzecz, która tak mi się kojarzy z Brawl Stars, to po pierwsze skinek Luchador. On wygląda praktycznie jak El Primo, na pewno kojarzycie El Primo. Oglądajcie do końca, bo zagramy sobie w taką specjalną grę, która łączy nam Stumbla z Brawlem, ale najpierw chcę wam pokazać pewne rzeczy ze Stumbla, które już są podobne. Kolejna rzecz to oczywiście Stumble Pass. No w Brawlu też mamy karnet zadymiarski i to wygląda bardzo podobnie. U góry mamy nagrody płatne, a na dole mamy te darmowe. No oczywiście w Stumblu są też gemy, tak samo jak w Brawlu, więc to też się tutaj łączy. Mamy tak samo misje, które też w Brawl Stars normalnie mamy. Co ciekawe, no jest też poziom na przykład levelu tutaj, jak widzicie, i są pucharki, więc to też się łączy, tylko te pucharki zdobywa się trochę inaczej tutaj. Ale na przykład zastanawialiście się, co by było, gdybyśmy wbijali do sklepu tak jak teraz i zamiast tych ofert z Mr. Beastem i tak dalej, mielibyśmy tutaj koła z Brawl Stars? Zobaczcie na to, na przykład w epickich tutaj zadymiarzach byłaby do trafienia normalnie Piperka, bo ona jest epikiem, a w super rzadkich mielibyśmy na przykład tutaj do trafienia, jak widzicie, Karla. Oprócz tego w darmowych byłaby szansa na Leona, który jest legendą. Tak by się to prezentowało w tym sklepie. Nawet mam tutaj dla was kolejną ofertę, tym razem taka już dosyć droższa, bo byłyby tu Stumble Coinsy, ale oprócz tego mielibyśmy Amberkę, która od razu by nam się odblokowywała, więc no to byłaby fajna opcja. I teraz patrzcie dalej, bo to oczywiście nie koniec. Uwaga, jak otworzymy sobie epicką skórkę, no to aktualnie wygląda to tak, przelatują nam różne tutaj postacie, a patrzcie, jakby to było w Brawl Starsowej, gdybyśmy ją otworzyli. Między innymi Piperka, Frank, nawet Kit tam jest dodany jako specjal, widzicie? Ej, mocne by to było, no nie chcielibyście w takiego Stumbla zagrać, gdzie mamy rzeczy z Brawl Stars? No to teraz znajduję się w lobby i mam ustawionego skina, ale na przykład mamy tutaj ustawionego też takiego zwykłego skina El Primo, nie El Luchador, tylko już taki typowy El Primo. Widzicie? Pięknie to wygląda i dosyć dobrze pasuje. No i jeszcze z menu mogę wam pokazać Nikę, która też tutaj, jak widzicie, jest przygotowana do gry. Co jest grane? To wygląda tak realistycznie, jakby ta Nita rzeczywiście w tym Stumbleguysie była. Ej, napiszcie, mordeczki, w komentarzu, jakim zadymiarzem byście najchętniej chcieli zagrać właśnie w Stumbleguysie. Jestem ciekawy waszego zdania. No dobra, to teraz klikam zagraj i przejdźmy sobie do samej gry, jakby to wyglądało w grze. Na przykład tutaj macie, jak ktoś gra sobie skinem do Colta. Okej, ten Colt ma może trochę inne kolory niż w samym Brawl Stars, ale z twarzy i ogólnie, no, jako postać jest identyczny jak nasz Colt Brawl Starsowy, więc tu mamy go pokazanego w Stumbleguysie, mega mocne. Oprócz tego nie mogłoby zabraknąć Shelly. Patrzcie na nią, patrzcie na te włosy. No to jest 1:1 Shelly z Brawl Stars, widzicie? I normalnie tutaj pewien zagraniczny YouTuber z Niemiec ją dodał do Stumbla, mocne. Ale to jeszcze nie koniec, widzowie, lecimy sobie dalej. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy Nitę. Też Nitą sobie normalnie biegał po mapce. Też to się ciekawie prezentuje i Nita pasuje do Stumbla, co jak co, ale dobrze tutaj wygląda. I mamy jeszcze jednego zadymiarza i waszym zadaniem jest napisać, co to jest za zadymiar. Zobaczymy, czy zgadniecie, bo troszkę zmieniły się jego kolorki, ale z twarzy wygląda identycznie, więc myślę, że bez problemu powinniście wiedzieć. Napiszcie w komentarzu. Fajne jest takie połączenie Brawla ze Stumblem, a już zaraz wejdę do gry, specjalnej gry stworzonej, która rzeczywiście połączyła właśnie Brawla ze Stumblem i możemy tam grać. Ale zanim do tego przejdę, no to tutaj macie jeszcze pokazane, jakby to wyglądało w końcowym tym ekranie, gdy już giereczka się skończy, dostajemy nagrody i tu normalnie stoi Shelka, którą jakiś ziomeczek sobie grał. Shelly z Brawl Stars. Fajnie to się prezentuje, mordeczki, musicie przyznać. I tak jeszcze tutaj szybciutko, zanim przejdziemy do tej gry, pokazuję wam, jak mogłoby wtedy wyglądać połączenie loga Brawl Stars ze Stumbleguysem. Byłoby takie w stylu Brawl Starsowym, ale ta główka właśnie w tym środku to byłaby głowa ze Stumbla, czyli na połączenie dwóch gier, idealnie. Albo po prostu napis Brawl Stars Guys, też by to w sumie dobrze pasowało, które logo byłoby lepsze, widzowie. Ale ja mam specjalną giereczkę, która łączy Brawla ze Stumblem i nazywa się, mordeczki, Box Stumble. O co w niej chodzi? Myślę, że kojarzycie, bo już kiedyś w nią grałem. Mamy tutaj normalnie takie skrzyneczki, jak kiedyś były w Brawlu, mamy gemy, mamy monety i możemy otwierać. Zobaczcie, klikamy sobie i otwieramy tak, jak kiedyś to było w skrzynkach w Brawl Stars. Co prawda teraz już są star dropy, nie skrzynki, ale klika się podobnie. O, na przykład trafiłem tutaj do skina Racera, ulepszenie i gemy. No i mamy tutaj też lepsze skrzynki. Ja zaraz te lepsze skrzynki sobie otworzę. Pozwólcie, że troszkę sobie dzisiaj w tą podróbkę pogramy, bo niby to jest podróbka, ale to jest też takie połączenie. Patrzcie, kogo trafiłem, ty! Złoty szkielet tutaj na ulepszeniu, ale jego trzeba trafić trochę więcej, żeby nam się odblokował cały. O, już chyba go mam nawet odblokowanego. Widzicie? 271 punktów mam do niego, ale jeszcze jest dużo postaci, których nie mam odblokowanych, a chciałbym mieć. Więc mam nadzieję, że się uda. No i dzisiaj to sobie pootwieramy, ale najpierw może to darmowe sobie jeszcze otworzę, bo to jest takie darmowe,
które wygląda normalnie jak koło. A co mamy w sklepie? Bo ten sklep jest identyczny jak w Brawl Stars. Widzicie nawet ta ikonka, trochę wam ją zasłaniam kamerką, ale myślę, że widzicie. Więc dużo jest tutaj podobieństw do Brawla, możemy sobie język też wybrać, ale okej, nas interesują tutaj głównie skrzynki. A, jeszcze mamy profil pokazany. Ja mam 17 level, zasłaniam wam to, teraz będziecie dobrze widzieli, widzicie? 17 level mam. No ale okej, lecimy ze skrzynkami, bo ja chcę dzisiaj otworzyć te skrzynki za gemy, żebyście zobaczyli, że to naprawdę można fajne skiny też trafiać. No i wygląda to chyba identycznie jak w Brawlu, tylko szkoda, że są reklamy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie mi napisać w komentarzu, czy graliście w Brawl Stars za czasów megaboxów. Jakieś to były megaboxy, bigboxy i tak dalej, czy to pamiętacie? I no tak jak mówię, no w sumie może część z was nie grała w ogóle w Brawla, no bo jesteście tutaj na tym kanale, a jednak ten kanał jest Stumble Guysowy. Ale myślę, że też większość z was tutaj kojarzy mnie z mojego Brawl Starsowego kanału i dlatego mnie tak oglądacie, więc pewnie w Brawla też chociaż raz graliście. No i okej, ja uzbierałem sobie 52 gemy, co oznacza, że mogę otworzyć najdroższą skrzynkę, tą tutaj za 50 gemów. No i tak się składa, że ją klikam. Zobaczymy, co w niej będzie. Uwaga, mamy czwórkę. Czy będzie ta świecąca jedynka? Chyba nie. Kurczę, niestety nie oddało teraz, ale spokojnie, to nie jest ostatnia skrzynka, którą dzisiaj sobie otworzymy, bo jeszcze nie otwieraliśmy na przykład tej za 30 gemów z mumią, a ona myślę, że może oddać, nie? Ja zawsze lubię właśnie skrzynki z mumią. O, 7 gemów teraz dostałem, więc jeszcze 2 gemy. O, dobra, możemy już sobie otworzyć tą za 30, więc trzymajcie kciuki, widzowie, zostawcie łapy w górę i suba, jak dotrwaliście do tego momentu i lecimy. Co tu będzie? Proszę, dajcie mi coś dobrego, jest piątka, więc jest chyba szansa. Uwaga, czy będzie nowy tutaj? Nie, chyba nic nowego nie było, były tylko te punkty ulepszenia do Crusadera, ale zawsze tam jakieś gemy dropnąłem, więc no tak to się prezentuje. Pozwólcie, że jeszcze trochę pootwieram, no bo jednak chciałbym sobie troszkę tutaj to konto moje podrespić. Patrzcie, 20 level już wbiłem, wcześniej miałem 17, trochę pootwierałem, już jest wbity 20, więc mi to w sumie pasuje. Dobra, lecimy sobie dalej, nie zamulamy, bo trzeba coś dobrego tutaj trafić. Zbieram znowu 50 gemów na tą najlepszą skrzynkę. Nie wierzę, że dzisiaj nie trafimy nowego Stumblera. Musi tu jakiś nowy fajny skinek wlecieć, więc kibicujcie, widzowie, i trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co mi się tutaj uda dropnąć. Aj. 3 gemy, tyle mi brakuje, żebym otworzył tą najdroższą skrzyneczkę, więc myślę, że w tej skrzynce teraz trafię te gemy. Uwaga, o, 5 gemów dostałem, idealnie. No to co, lecimy. Kolejna skrzynka za 50 wleciała i co w niej będziemy mieli? To jest drop razy 5, więc są naprawdę duże szanse, że coś dobrego mi dropnie. Let's go, 14 gemów, okej. Okay. Są końsy, kolejne końsy i gemy i teraz coś dobrego. No halo, nie dostałem żadnego skina. Co to jest za jakaś skrzynka dziwna? Nie, ja tak tego nie zostawię, widzowie. Dajcie mi jeszcze chwilkę, zostańcie do końca jak możecie. Uzbieramy na ostatnią skrzynkę za 50 gemów i tam ja wierzę, że już coś dobrego dropnę. A już mi nie dużo brakuje, bo zobaczcie, mam 42 gemy, więc jeszcze tylko 8. O, 7 teraz dostałem, czyli jeszcze jeden gem tylko. Dawać mi szybko tego jednego gemika. O, mamy 3 gemy. No i dobra. Lecimy ze skrzyneczką za 50 gemów. Tutaj wierzę, że już coś się uda dobrego dropnąć. Uwaga, poszło. No i pytanie, co będziemy mieli w tej skrzynce razy 5? Dajcie mi coś dobrego. O, 11 gemów, fajnie, fajnie. Są też końcy, ale chcę tutaj czegoś więcej, proszę. Znowu gemy. Kurde, gemów bardzo dużo, ale co z tego, co z tego? To już ostatnia skrzynka na pewno. To jest ta mumiowa za 30 gemów. O, mamy klauna, aha, śmiesznie, dobra. I są gemy, jeszcze mumia ulepszenie, no ta skrzyneczka była lepsza. O, jeszcze diver, lepsza skrzynka niż ta za 50 gemów, tak szczerze. No, więc ja się będę już z wami żegnał, widzowie, dziękuję, że tutaj dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku. No i napiszcie, czy chcielibyście współpracę z Stumble Guysa z Brawl Stars, moim zdaniem by to było fajne. I specjalnie dla każdego, kto dotrwał do końca. Ostatnia skrzynka za 30 gemów, to naprawdę uzależnia. Chce się otwierać Crusader i gemy, nic ciekawego.